oglądaliśmy, patrzyliśmy, jak się pali. Pożar w bloku wybuchł około godziny 1:00 w nocy. Ogień swym zasięgiem objął 3 klatki. W akcji gaśniczej brało udział 17 zastępów straży pożarnej. Z budynku ewakuowano około 30 osób. Większość mieszkańców samodzielnie lub z pomocą policjantów opuściła mieszkania, jednak 4 osoby na balkonie pierwszego piętra nie mogły już wyjść przez klatkę schodową. Strażacy przy użyciu drabiny przystawnej ewakuowali uwięzione 4 osoby. Spaleniu uległ prawie cały dach z poddaszem. Wyjrzałam przez wizjer, zobaczyłam pożar, ogień. Otworzyłam klatkę, faktycznie z pierwszego piętra wydobywały się płomienie. Obudziłam męża, dzieci, zabraliśmy tylko psa, wybiegliśmy przed klatkę. Strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia. Pożar na szczęście nie przeniósł się do mieszkań. Mieliśmy na początku sierpnia zalane całe piwnice, więc praktycznie odzież, którą przytrzymywaliśmy jesienno-zimową, wynieśliśmy na strych, więc zostaliśmy tak jak stoimy, wszystko się spaliło. Wstępnie straty oszacowano na około 300 tysięcy złotych. W pierwszej kolejności będzie trzeba zrobić nowy dach. To jednak nie wszystko. 6 mieszkań zostało zalanych. I w wyniku zalania praktycznie całe mieszkania są do generalnego remontu, bo uległy wypaczeniu okna, drzwi, ściany, podłogi i to wszystko będzie do remontu. Władze miasta jednej z osób zapewniły lokal zastępczy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. To nie jedyna pomoc, na jaką mogą liczyć lokatorzy. Jest rodzina, która nawet nie może wejść do swojego mieszkania, bo jest zakaz inspektora budowlanego, zbyt tam jest niebezpiecznie, więc chcemy im pomóc w ramach własnych środków, takich, które posiada MOPS oczywiście, ale też wystąpiliśmy do wojewody zachodniopomorskiego z prośbą o pomoc. W ostatnich dniach na jaw wychodzą nowe fakty w sprawie pożaru. Swoje postępowanie prowadzi wałecka policja pod nadzorem prokuratury. W dniu 20 września wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, mieniu w znacznych rozmiarach, wielkich rozmiarach, w postaci pożaru budynku wielorodzinnego, mieszkalnego. Czy zatem w bloku przy ulicy Emilii Plater doszło do celowego podpalenia? Czy była to zemsta na jednym z sąsiadów? Odpowiedzi na te pytania przyniesie prowadzone postępowanie. Domniemanemu sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.